Cześć, witajcie, witajcie w Plus TV. Znowu jestem na tym blaku, jak widać. Niestety musiałem ponownie pojechać do szpitala, pewne komplikacje po złamaniu ręki. Jakkolwiek jestem już z powrotem, jeżeli mogę prosić o modlitwę, o zdrowie, a najlepiej o uzdrowienie, to byłbym zobowiązany. Jakkolwiek, no, muszę wydobrzeć, muszę przejść swoje, muszę chyba przecierpieć. No, najgorsze to jest w tym wszystkim to, że człowiek jest unieruchomiony, nie może normalnie funkcjonować, nie może dwóch kartek papieru z szywaczem spiąć chociażby, czy wielu innych czynności zrobić, tylko zastanawia się, jak to zrobić, mając do dyspozycji tylko i wyłącznie jedną rękę. Ale nie o tym chciałem mówić. Chciałem mówić i bynajmniej użalać nad sobą też się nie zamierzam i nie będę. Chciałem opowiedzieć o pewnym przemyśleniu, które przyszło mi do głowy. Mianowicie przypomniałem sobie ostatnimi czasy o dwóch filmach. O dwóch filmach, które oglądałem swego czasu w serwisie YouTube, ale sentencja tych filmów, przesłanie tych filmów było jasne. Mianowicie te filmy mówiły o tym, że osoby, które są wierzące, nie powinny w zasadzie chodzić do lekarza, bo w wielu przypadkach wystarczy medycyna ludowa, wystarczą pestki, wystarczą inne rzeczy, żeby być zdrowym, a w drugim przypadku to była filozofia, typowa filozofia prosperity, można powiedzieć, że wierzącemu nic nie ma prawa się stać i się nie stanie, a w związku z tym ubezpieczenie wszelakie jest zbędne, a jeżeli już coś się stanie, to no to cóż, będzie tak, że Bóg uzdrowi. No i teraz w moim przypadku stało się tak, że i się stało, i się połamałem, i jednocześnie mam taką sytuację, że musiałem skorzystać z usług pogotowia, musiałem skorzystać z usług, w cudzysłowie oczywiście, z usług szpitala, aż dwukrotnie. I przypomniały mi się te filmiki, przypomniało mi się to, jaką bzdurą są tego typu rzeczy. Mianowicie obydwie osoby mają dosyć duży autorytet. Są to osoby angielskojęzyczne. Jeden to jest gościu, jeżeli się nie pomylę w wymowie nazwisk, to jest Austin, na pewno Austina znacie, a drugi to jest Hewint, chyba tak się wymawia, gościu, który jest prekursorem ewolucjonizmu, można powiedzieć, w naszym kraju, teoria Hewinda, możecie sobie oglądnąć na YouTube, jest wiele, wiele filmów i obydwie osoby głoszą takie rzeczy, głoszą bzdury, można rzecz powiedzieć, bo w momencie, kiedy cieknie ci z nosa, czy masz gorączkę, jeszcze jesteś w stanie się wyleczyć jakimiś naturalnymi sposobami. Natomiast w momencie, kiedy się połamiesz, kiedy masz wypadek samochodowy, kiedy zdarzają się dziwne rzeczy, zupełnie nieprzewidziane, to wszystko bierze w łeb. Musisz skorzystać z publicznej służby zdrowia, lekarze muszą cię zbadać, poskładać, prześwietlić. Generalnie musisz się poddać całej tej procedurze, żeby odzyskać swoją dotychczasową sprawność. I tak, idąc dalej tym tokiem myślenia, doszedłem do wniosku, że ci dwaj panowie mogą sobie, że tak powiem, tego typu rzeczy wygłaszać ze względu na to, że nie pamiętam, czy Austin żyje jeszcze, nie wiem.
Jakkolwiek osoby są to, no cóż, zamożne, a w związku z tym w systemie amerykańskim jest tak, że jak ktoś ma, zresztą nie tylko amerykańskim, jak ktoś ma pieniądze, to może płacić sobie za dowolne rzeczy, nie musi się ubezpieczać, bo jeżeli coś się stanie, no to po prostu zapłaci za daną usługę u lekarza, na pogotowiu czy gdziekolwiek indziej, tak jak normalnie za każdą inną usługę. Notabene ten drugi pan, można powiedzieć, bo tutaj są różne spiskowe teorie dziejów, został oskarżony o niepłacenie podatków. Tych podatków tam sporo się zebrało. No i niestety wylądował na kilka lat w więzieniu. Jego służbę, z tego co się orientuje, przejął jego syn. A te informacje oczywiście trzeba by sprawdzić i zweryfikować, bo nie jestem osobą, która specjalnie, że tak powiem, podąża za plotkami i że tak powiem, lubi babrać się w czyimś życiu. No i cóż, te rzeczy oczywiście nie mają zastosowania również w Biblii. Chciałem tylko przypomnieć, że Łukasz Ewangelista był najprawdopodobniej lekarzem. Pamiętacie, że Paweł, pisząc do Tymoteusza, mówił o tym, żeby używał po troszkę wina ze względu na częste swoje dolegliwości, bodajże, o ile dobrze pamiętam, związane z żołądkiem. Także nie jest to tak, że zawsze będziemy piękni, zdrowi i bogaci, chociaż dobrze by tak było, gdyby było. Natomiast mądrością jest w tym wszystkim, żeby żyć tak, żeby być ubezpieczonym, zabezpieczonym na wszelki wypadek, taki jaki się dzieje, taki jaki się stał. Byłem w szpitalu, rozmawiałem z ludźmi w najróżniejszych sytuacjach, najmniej zawsze oczekiwanych, najmniej zawsze spodziewanych, tego typu rzeczy się dzieją. Także jeszcze raz powtarzam, miejcie ubezpieczenie społeczne, przynajmniej tak, żeby jeżeli traficie do szpitala, to żeby bez żadnego stresu zrobili wam wszystkie niezbędne zabiegi, prześwietlenia, operacje i nie miejcie żadnego wyrzutu związanego z tym, że są to rzeczy, które są rzeczami niebiblijnymi, bo są jak najbardziej biblijne, tylko jakieś głupie nauczanie z zachodu głosi o tym, że lekarze są, czy mogą być niepotrzebni, co jest też głupotą. Dobra, trzymajcie się, cześć. Było to Prost TV.